W ubiegłym tygodniu powiat ostrowiecki podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę blisko 1 000 000 zł w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3. To ten program daje możliwość wyrównywania szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji, w likwidacji barier w urzędach, instytucjach oraz w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także tych barier transportowych. W poniedziałek 26 lipca w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu zostały podpisane umowy z beneficjentami tego programu. Projekty, które Państwo złożyliście, były bardzo różne, od zakupu samochodu, po fotowoltaikę, również poprzez windy dla osób niepełnosprawnych, dla urzędów. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać taką kwotę. W roku poprzednim, to jest 2020, było to 50% obecnej kwoty. Wszystkie wnioski były bardzo dobrze przygotowane, a aktywność gmin kolejny raz została wysoko oceniona. Jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu w ogóle jakichkolwiek pieniędzy. Ja się bardzo cieszę, że szczególnie w tym roku ponad 1 000 000 zł udało nam się tutaj pozyskać dla poszczególnych gmin, bo to poszczególne gminy pisały te wnioski. A wnioskowano m.in. o nowe samochody. Ćmielów dostał ponad 100 000 zł dofinansowania, Bałtów prawie 100 000, a Waśniów 80 000 zł. Praktycznie wszystkie organizacje i wszystkie gminy mają nowe samochody, więc to nie ma tak co roku. W tym roku 3 gminy dostały nowe samochody, które miały już kilkuletnie. Są to samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, a więc taką windą. Na windy stacjonarne pieniądze otrzyma Kunów, Ostrowiec. O windę wnioskowało również Starostwo Powiatowe i placówka otrzymała ponad 90 000 zł. Przyznano również pieniądze na budowę podjazdów i remont łazienek. Stowarzyszenie na rzecz WTZ Szansa w ramach przeciwdziałania degradacji infrastruktury na montaż fotowoltaiki i klimatyzacji otrzymało dotację w wysokości 160 000 zł. Powiat ostrowiecki program wyrównywania różnic między regionami realizuje nieprzerwanie od 15 lat za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zainteresowanie w poszczególnych latach było różne, tak samo jak różne były możliwości co do wysokości pozyskiwania tych środków. Chcę tylko powiedzieć, że rok bieżący jest rokiem rekordowym, bo nigdy w żadnym roku nie była to aż taka kwota. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosi od 55 do 80% kosztów. W 2021 roku do PCPR-u w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło 10 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 1 077 833 zł i 10 groszy. Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, po 40 latach pracy zawodowej odchodzi na zasłużoną emeryturę. Były lata tłuste, były lata chudsze, były lata bardzo dobre, były troszkę słabsze. Było troszkę wyboistej drogi w moim życiu zawodowym również, o czym zresztą wszyscy wiedzą, ale udało się to wszystko przetrwać. Powiem tak, ta praca była dla mnie wielką przyjemnością. Była to praca, którą ja kochałam i kocham nadal. Tak samo jak też bardzo mile wspominam pracowników i wcześniejszych, i obecnych, z którymi pracuję, i z innych jednostek. Myślę, że te relacje nasze wszystkie były bardzo dobre. Natomiast w pewnym momencie trzeba powiedzieć dosyć, trzeba podziękować w momencie takim, kiedy człowiek zostawia instytucję w dobrym stanie, z jakimś takim poczuciem dobrze zrealizowanych zadań, dobrze zrealizowanej pracy i po prostu zająć się troszkę więcej rodziną, wnukami, bo na to też w życiu przychodzi czas i przede wszystkim trzeba się zająć sobą, czyli więcej czasu poświęcić dla samej siebie. 26 lipca panią Barbarę pożegnał Zarząd Powiatu Ostrowieckiego oraz samorządowcy, dziękując za wszystkie lata współpracy. W sobotę 24 lipca na stadionie w Kunowie odbył się festyn. Władze gminy chciały zrekompensować mieszkańcom Kunowa czas społecznej izolacji i do wspólnej zabawy zaprosiły całe rodziny. Potrzebujemy integracji, potrzebujemy bycia razem, potrzebujemy rozmów, potrzebujemy tej bliskości. A to jest esencja życia naszego, bo praca jest bardzo ważnym elementem życia człowieka, ale niezbędnym elementem jest również zabawa, jest odpoczynek pod warunkiem, że będzie, a u nas zawsze jest bezpiecznie.
Impreza odbywała się pod hasłem Bezpieczne wakacje. Było profilaktycznie i bezpiecznie, a chętne osoby mogły się nawet zaszczepić przeciw COVID-19. Stawiamy na bezpieczeństwo, mamy namiot, będą szczepienia, osoby chętne już się pojawiają, to bardzo cieszy. Będziemy oczywiście promować akcję szczepienia. Wspólną zabawę wykorzystano, aby zwrócić uwagę na kilka problemów, które niestety często są lekceważone. Wakacje to czas dobry na przypomnienie chociażby o profilaktyce przeciwdziałania narkotykom czy alkoholizmowi. Na ogół dużo się mówi o zasadach bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z internetu, czy to zachowywania się w różnych sytuacjach. I można by powiedzieć, że w głowie jest dużo takich informacji. Ale problem polega na tym, żeby chcieć z nich korzystać. I zawsze podczas tych naszych spotkań próbujemy właśnie zachęcić do tego, żeby same osoby zainteresowane pomyślały o swoim zdrowiu, bezpieczeństwie i gdzieś z tyłu głowy, żeby tam się świeciła ta lampka taka ostrzegawcza. Połączenie dostarczania porcji wiedzy na poważne tematy z dobrą zabawą to coś, czego zabrakło w Kunowie w poprzednim roku. Festyn wtedy nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. W sobotę nikt jednak nie mógł narzekać na brak atrakcji. Było regionalnie. Było też lokalnie i dyskotekowo. Przed kunowską publicznością wystąpił Kordian. Decyzji o udziale w imprezie nikt nie żałował. Każdy znalazł coś dla siebie. Każdemu coś się spodobało. Mnie to trampoliny. Trampoliny. A mnie w sumie spinaczka. Spinaczka, a ciebie? Nie też trampoliny. Po ponadrocznej izolacji kunowianie takim imprezą mówią. Częściej, może te tak. Dzieci by miały gdzie wyjść, bo tak to w ogóle nie ma tu gdzie wyjść, jak nie ma takiej imprezy. Częściej i więcej chcą mieszkańcy, ale Chłodej, burmistrz Kunowa, nie mówi nie. Planujemy przynajmniej dwie imprezy w tym roku, jeżeli oczywiście COVID nam nie pokrzyżuje planów i drugim, kolejnym takim przedsięwzięciem będzie bieg, który nazwaliśmy Łączy nas bieganie. Też wprowadziliśmy kilka lat temu bieg flagi. To jest jedna z imprez cyklicznych, które odbywają się na terenie gminy. No i liczymy również na to, że uda nam się zorganizować zaduszki muzyczne, które są tradycją w Kunowie. Sobotni festyn wakacyjny przechodzi do historii. Było bezpiecznie i wesoło. I o to chodziło. Tańczy dla mnie z domu siana, od wieczora aż do rana. W ostatnim czasie zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i urzędy wojewódzkie, a także poszczególne samorządy namawiają Polaków do szczepienia się przeciw koronawirusowi. W tym celu organizowane są plenerowe punkty szczepień. Te wszystkie akcje promocyjne, które się dzieją i my też mamy taki obowiązek, aby to czynić, chcemy jak największą grupę mieszkańców zachęcić do szczepień tymi akcjami i liczę na to, że ten procent się zdecydowanie poprawi, bo naprawdę to nie jest straszenie, ale wszyscy, którzy się na tym znają, którzy się tym zajmują, badają ten temat, ostrzegają. Zdania na temat szczepień są podzielone. Osoby, które chcą się szczepić, już w większości to zrobiły. Wciąż jednak duża część społeczeństwa szczepić się nie chce. Każdy się boi, prawda, tych powikłań poszczepiennych. Mi się wydaje, że dlatego tak. Jakaś obawa, nie wiem, mówią, że chipy wstrzykiwane są. No takie ludzie opowiadają głupoty, które są niesprawdzone, a my wiemy, że szczepienie pomaga. Przykładem my byśmy się zaszczepili. Przełamaniem społecznego oporu ma być zwiększenie dostępności szczepionek poprzez stworzenie punktu szczepień w czasie zakupów na targowiskach miejskich lub zabawy na festynach. Przywieźliśmy ze sobą, oczywiście w odpowiedniej lodówce, w temperaturze, tak jak należy szczepionki przechowywać. Szczepionki. Szczepimy szczepionką Johnson & Johnson. Jedno, to jest szczepionka jednodawkowa oraz szczepionką Pfizer, która też ma dużą popularność wśród społeczeństwa i szczepionką Astrom, która mniej, ale też szczepimy, bo to są drugie dawki, też szczepimy.
Pielęgniarka koordynująca zapewnia, że przy szczepieniach plenerowych zachowane są wszelkie zasady bezpieczeństwa. Mam samochód, który jest wyposażony w lodówkę transportową z lodem, z termometrem. Lodówki są w punktach szczepień plenerowych, także wszystkie zasady, które powinny być zachowane przy szczepieniu, na 100% są zachowane. Kwalifikuje lekarz, oczywiście mamy panią doktor do kwalifikacji, kwalifikuje też pielęgniarka. Pielęgniarki to są to pielęgniarki profesjonalistki, które w sposób profesjonalny, zgodnie z procedurami szczepimy. W Kunowie w czasie trwania festynu rodzinnego pierwszą osobą, która skorzystała z okazji i zaszczepiła się, była pani Ilona. Chciałam się już wcześniej zaszczepić, bo wiele osób ode mnie ze znajomych byli chorzy właśnie na COVID. Przeszli bardzo źle, nie mieli smaku, nie mieli węchu, bardzo się źle czuli, bardzo ich strasznie bolała głowa, więc wolałam tego uniknąć. W ślady pani Ilony poszedł również pan Zygmunt. Dla mnie to jak jest szczepienie, to trzeba wykonać to szczepienie, żeby później nie mieć problemu sam do siebie. Dlaczego się nie zaszczepiłam, a później zachorowała albo coś. A mogłem to uczynić, że się zaszczepię i nie będę chora na przykład. Albo komuś krzywdy nie zrobię. Jak przekonać społeczeństwo? Trwają akcje promocyjne, w które włączają się również politycy. Takie imprezy jak dzisiejsza powinny służyć też temu, aby mówić o konieczności szczepień. Mamy w Polsce grupę osób, która się zaszczepiła, ale wciąż to jest poniżej połowy mieszkańców naszego kraju. I grozi nam po prostu kolejna fala pandemii, a ona oznaczała będzie nie tylko to, że stracimy możliwość udziału w takich imprezach jak dzisiejsza, ale przede wszystkim będziemy mieli problemy w gospodarce. Szczepienia przeciw COVID-19 nie są obowiązkowe. Niewykluczone, że spadek liczby nowych przypadków zachorowań powoduje, że czujemy się bezpieczni, a tym samym wypieramy zagrożenie. Organizacja plenerowych punktów szczepień powoduje, że w ciągu jednego dnia akcji szczepi się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, ale jak mówią eksperci, to wciąż zbyt mało. Piątkowy wieczór. Na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury wystąpiły Julia Tłuczkiewicz i Matylda Szklarska, uczestniczki popularnego telewizyjnego show The Voice Kids. Zaśpiewały znane przeboje, ale nie zabrakło też autorskich utworów obu artystek. What is it about them? I must be missing something. I've been out of sight. I've been worried about you lately. Ja zaśpiewam dzisiaj solowo jedną piosenkę moją, Ostrowiec pełen życia, która oczywiście powstała w celach promocyjnych naszego miasta. Zaśpiewam również też kilka piosenek po angielsku. I w zasadzie jeśli chodzi o klimat tych piosenek, to różnie. Są i bardziej nostalgiczne, i bardziej takie żywiołowe. Ja lepiej czuję się w takich spokojniejszych utworach, gdzie mogę bawić się emocjami. Też śpiewam głośniejsze piosenki, gdzie mogę pokazać swoją skalę i swój głos. A dzisiaj zaśpiewam też, tak naprawdę to powiem, wytłumaczę część tekstu swojej piosenki. Jeszcze nie jestem gotowa, żeby tak śpiewać dla wszystkich swoje własne utwory, bo trudno jest się tak otworzyć przed ludźmi, ale wytłumaczę część utworu, część tekstu, moją ulubioną część tekstu, która dużo dla mnie znaczy. Ostrowczanki trenują głos w studiu wokalnym Pandora, prowadzonym przez Ewę Goworowską i działającym przy Miejskim Centrum Kultury. Obie dziewczyny mają na swoim koncie wiele wygranych konkursów i festiwali. Między innymi zajęłyśmy trzecie miejsce na festiwalu w Kielcach Scena dla Ciebie i wykonałyśmy tam piosenkę All About the Bass oraz otrzymałyśmy drugie miejsce w Talentach Świętokrzyskich. Zarówno Julia i Matylda w duecie śpiewają nie pierwszy raz, ale bez dobrego przygotowania nie jest to takie proste. Musimy podpasować swoje głosy do siebie, musimy patrzeć na siebie, gdy śpiewamy, też
na pewno skupić się na emocjach, na dynamice, żeby nasze głosy do siebie pasowały. Tak, i myślę, że jakby trzeba je po prostu tak połączyć, żeby jednak to brzmiało jako całość, ponieważ wiadomo, solowo przedstawiamy tylko siebie, a tu już musimy przedstawić nas dwie. W piątek w przeboju Kaja pod tytułem Ramię w ramię publiczność oklaskiwała również Lilianę Tuczkiewicz, która wystąpiła w duecie ze swoją starszą siostrą i od razu podbiła serca publiczności. Ruszamy w dal, z zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, marzę, nie dobrze wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie, moja miła, tańcz. Julia Tuczkiewicz i Matylda Szklarska mogą sobie pogratulować. Wspólny występ został nagrodzony brawami, a teraz wokalistki mogą spokojnie wyjechać na zasłużone wakacje. W sobotę 24 lipca w Sandomierzu odbyła się kolejna edycja festiwalu Dookoła Wody. Wydarzenie skupia muzyków i artystów o bardzo szerokim przekroju. Wielokulturowa integracja to główny cel imprezy i nawiązania do historii miasta, przez które przebiegało kilka z najważniejszych szlaków handlowych, takich jak Bursztynowy, Jedwabny i Solny. Za słodki raj łaski, za uśmiech bez maski. Dookoła Wody Festiwal to nie tylko muzyczna impreza, bo spotkać można tu fachowców i rzemieślników, jak szkutnicy i flisacy, którzy o Wiśle wiedzą niemalże wszystko. To oni uświetniają festiwal podczas Parady Łódek. Tak, to młodzi studenci, którzy bywają po Wiśle, tak, wiecie, to W tym roku imprezę połączono z czwartą galą Orderu Rzeki Wisły, podczas której tytuł kawalera Orderu Rzeki Wisły nadano retmanowi Mieczysławowi Łabęckiemu. Mam niezwykłą przyjemność odczytać protokół z posiedzenia kapituły Orderu Rzeki Wisły w dniu 2 lutego 2021 roku. Obecni na posiedzeniu Ewa Ciepielewska, Jarosław Kałuża oraz Zbigniew Gąsowski. Kapituła Orderu Rzeki stwierdza, że do dnia 31 stycznia 2021 roku wpłynęło jedno zgłoszenie nominujące do odznaczenia Orderem Rzeki Wisły. Wniosek wraz z uzasadnieniem podpisany został przez Grzegorza Świtalskiego i poparty przez armatora sandomierskich statków wycieczkowych kapitana Tadeusza Prokopa oraz środowisko niezależnych sterników Wiślana. Zgłoszonym kandydatem jest retman Mieczysław Łabęcki. Kapituła po zapoznaniu się z wnioskiem i treścią uzasadnienia przystąpiła do głosowania. W głosowaniu jawnym retman Mieczysław Łabęcki otrzymał głosów 3, tym samym zostając kawalerem Orderu Rzeki Wisły w roku 2021. MarkMed Rehabilitacja. Salus, Talent Uro, skuteczna terapia nietrzymania moczu. FED, terapia skolios. Diers, diagnostyka wad postawy. Aquamed, masaż wodny na sucho. TR Therapy, terapia kontuzji i urazów sportowych. Fala uderzeniowa, skuteczna na ostrogi piętowe i haluksy. HIL, terapia przeciwbólowa. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne. Badanie USG. Pełna gama zabiegów fizykalnych. Terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji MarkMed. Ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Telefon 41 248 23 33. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja. Ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77.
Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.